Wiecie, co ten śmiech oznacza? Tak, że mam srebro. Kompletnie nie mając gdzie wrócić i taki trochę zdegustowany po tym ostatnim wypadzie, wróciłem do tego lasku tutaj, gdzie ten guzik mi wypadł, taki niby arsenowy, nowy, stary, nie wiem, koło wujkowego pola. Zanim wam pokażę co pierwszy fant, to pochwalę się wam, że Quinox zyskał nowe ubranko na elektronikę, oczywiście zakupione w sklepie zwiadowcy historii. Także jest elegancko teraz, bo tam to się porwało i było już do niczego. Druga rzecz, no powiem wam, tania łopatka jest tania. I jak ostatnio na polu przycisnąłem, to widzicie, pękła. No. Fakt, że 25 zł, ale trochę posłużyła. Dobra, i przechodzimy do meritum. Patrzcie, już złoto myślałem, że wykopane. A tu taka pokrywka, współczesne oczywiście, od czajnika albo od garczka jakiegoś innego. No niby to mosiądz chyba jest, nie? Albo i nie. Dobra, lecę dalej. Z lasku, jak widzicie, wylazłem. Nic prócz komarów i obrzydlistwa, całego tego robactwa nie było tam. Tutaj idę. Taki ugorek przy tym wujkowym tu lasku też jest, ale to jest tak zarośnięte, no nie idzie machać, ale patrzę na wierzchu patrzcie się, ha, jest fant dnia, na razie będzie jakaś plomba. Powiem wam, że nawet środek podręczny za bardzo już go nie ma. Ale nic tam nie widzę, bo mi pod oczy pozalewał. Ale taka plomba z cyckiem. Dobra, lecę dalej. Siedzę w tych krzakach, gzy latają wkoło głowy, ale radosna nowina chyba będzie. Patrzcie. Widzicie to? Będzie moniak. Także próbujemy go wyjąć z zaschniętej ziemi. O, jest moniak. 100%. 100%. Tylko co? 3 dni, 3 wypady nie były fenola. Przydałby się jakiś fenol na przełamanie tej pasy. Ja pierdziela, tu jak zwykle nic nie widać. Problem jest, powiem wam, w ten duszności upały ze środkiem podręcznym. No, jest problem. Czekajcie, żeby wam życie nie obrzydzać tym. Na mój gust. No mój gusto fenol, to będzie, a może srebro, czekajcie chwilę. Wiecie, co ten śmiech oznacza? Tak, że mam srebro, nie wiem jakie, ale patrzcie, tu się troszeczkę dotarłem, ale żeby tego nie zepsuć, żeby tego nie zniszczyć, nie będę tego tarł już tutaj. Nie wiem, powiem szczerze wam, co mam, wiem, że chyba tu jakaś głowa była, przez chwilę jak wysychało tutaj. Czy to będzie silber grosik, czy nie, to nieważne już teraz, bo to jest srebro, fenola nie ma, ale jest jakiś tam może silber grosik, albo nie wiem, no, wy już wiecie, bo na zdjęciu widać, a ja jeszcze nie wiem, ale wypad, może nic nie będzie, ale będzie, przynajmniej srebro jedno jest, no, i grzmi.
kto z was potrafi tak z łopatką? Jest guziczek. Nie. Martwią mnie te grzmoty, ale patrzcie, jest jakiś guziczek. Guziczek płaski, nic na nim nie ma. Ale i tak mnie cieszy, bo to jest pierwszy dzisiaj guziczek. Może tu będzie miał jakieś sygnaturki albo napisy, ale tego teraz nie wiem. I lecę dalej. Tym razem z tego dołka trafiła się taka, ja myślę, że to konina jest, nie? Ale taka niestety pognieciona. Także. Uważać trzeba w ogóle w tych krzakach na te kamienie, żeby te cewki nie rozwalić. Powiem wam, bardzo trzeba uważać. Już parę razy się tak minąłem. No dobra. Powiem wam, moi drodzy, że zaskakująco mało śmieci jest tu. Tu ja trafiam na przykład teraz kolejną okrągłą rzecz. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ale od tamtej goguzika chyba to wykopałem może jakiś tam jeden, nie wiem, jakiś tam mosiężny kawałek czegoś. I nic więcej. Po prostu zero jakichś pulmosów, patrzcie. Zero jakiejś folii, a tu mamy kółko. Co to będzie? No, widzę, że jest w bryłce. Ale kółko. To nie kółko. No więc mamy pierwszy śmieć. Konkretny drut miedziany, ale to mnie zrobiło, powiem wam. I tak wystawało ziemią zaklepane. No jak moneta. Powiem wam, że nie podoba mi się to. Cały czas mruczy. Niebo mruczy oczywiście. A ja mam otwarte szyby w samochodzie, ale na szczęście to jakieś 200 metrów tylko stąd. A tu możliwe, że mam fajne znalezisko, które jest właśnie tam. Co to będzie? Moniak? Czy nie moniak? No kurde. Powiem wam, że dzisiaj jest dziurka. Jest dziurka w tym. Co to może być? Medalik? No. Znowu tu nic nie widać na tym. Szkoda, no już myślałem, że będzie fajny moniak. No to może być jakiś, może mareczka narzędziowa. Słyszycie to? Zaraz może być niebezpiecznie i będę stąd spylał. Nie, no zobaczcie, nic na tym nie ma. Ale mam szczęście dzisiaj. Chociaż mam szczęście, bo i tak mam srebro, nie? Ja tu nic nie widzę na tym. Nie wiem, co to było. Dobra, lecę jeszcze chwilę. Patrzcie, u mnie te laski to są takie zarośnięte. Ja jak patrzę tam w Polsce na filmy innych poszukiwaczy, gdzie brzuski stoją na takim płaskim ziemi i tak meszek jakiś, no to ja jestem w szoku. U mnie to tak wygląda, patrzcie. Ja tu chodziłem zimą,
dało się chodzić. Teraz się nie da nawet chodzić dobrze, a już nie mówię z wykrywaczem, nie? No, także słuchajcie, no co ja wam powiem. Było to, co było. Było sreberko, więc powinienem się cieszyć, chociaż nie wiem, jakie jeszcze to jest. Więc cieszę się, aczkolwiek trochę mi smutno, bo trzeci wypad bez fenola. Monetki słabo wchodzą, naprawdę słabo, bardzo słabo. Więc to srebro, no, po prostu zrobiło mi wypad dzisiaj, nie? A wam co? Dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że z tego będzie jeden odcinek. Mam nadzieję, że wam się mimo to podobało. Mimo, że to mało fantów było. Oczywiście pozdrawiam gorąco i zapraszam do następnego filmu. Cześć!